W Ewangelii Marka jest napisane tak. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z Nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. A potem ukazał się innej postaci, 2 ludziom w drodze do Emaus. A na końcu ukazał się wszystkim tym, którzy w Niego wierzyli. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Jesteśmy ludźmi, którzy spotkali się z Bogiem. Wypędzamy demony, uzdrawiamy chorych, zmieniamy ludzkie życie przez moc, która jest w nas. Jeżeli ktokolwiek z Was potrzebuje uzdrowienia z jakiejkolwiek choroby, może to nastąpić tutaj, w tym miejscu. Wystarczy, że zdecydujesz się na to, aby położyć na Ciebie ręce. Zrobisz to, co Biblia mówi, żebyś zrobił, aby być zdrowym. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia z jakiejkolwiek choroby albo uwolnienia z jakiegokolwiek zniewolenia, przyjdź tutaj. Położymy na Ciebie ręce i zostaniesz uzdrowiony. Jeżeli masz raka, rak zniknie. Przyjdź i wypróbuj nas. A potem napisz w internecie, jeżeli okłamaliśmy Cię, że jesteśmy kłamcami. A jeżeli Twoja choroba zniknie, to podziękuj za to Bogu. Powiedz, Ojcze, wiem, że to Twoja zasługa, bo stało się to dzięki Jezusowi. Przyjdź. Twoja wiara dziś się uzdrowi. Uwierz Słowu, a zostaniesz wyzwolony z każdej mocy ciemności. Nie bój się, weź swoją wolność. 19 lat temu miałem nowotwór. Byłem wtedy w religijnym miejscu. Kaznodzieje tamtejsi tłumaczyli mi, że to jest dopust Boży. Mówili, może Cię Bóg chce czegoś nauczyć. Ale Bóg nigdy nikogo nie uczy przez choroby i niemoce. Bóg nigdy nikomu nie robi dziwnych rzeczy, bo żaden dobry ojciec, gdy prosi się go o chleb, nie da dziecku kamienia. Tak mówi Słowo Boże. Bóg nie doświadcza człowieka. To jest wymysł religii. Jeżeli chorujesz, to dlatego, że na tej ziemi z uwagi na upadek ludzkości grzech się rozprzestrzenił w społeczeństwach ludzkich i doprowadził do chorób, zniewoleń i różnego innego rodzaju patologii. Ale 2000 lat temu Jezus Chrystus, ucieleśniony Boży Syn, wziął na siebie nie tylko grzech człowieka, ale wszelką konsekwencję grzechu. Wziął na siebie choroby, niemoce i wszelkie patologie, a Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. Teraz! Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, chodź tutaj. Zrób to, o czym mówił ewangelista Marek. Jeżeli potrzebujesz, przyjdź, ustań. Czy Twoja głowa jest zdrowa? Jeżeli nie, to bardzo dobrze, to jesteś zdrów. Kto potrzebuje uzdrowienia? Chodź do mnie. Ustań przede mną. Jest jeden człowiek. Kto następny? Przyjdź po swoją wolność, po swoje uzdrowienie, po swoje uwolnienie. Przyjdź tutaj. Nikt, kto przyszedł do mocy Boga, nie został przez Niego odrzucony. On powiedział, przyjdźcie i weźcie. Chodźcie tutaj, chodźcie bliżej. Chodźcie bliżej, kto potrzebuje uzdrowienia albo uwolnienia. Zaraz z Tobą będę rozmawiał. Podchodźcie tutaj, ludzie, podchodźcie. Każdy, kto potrzebuje uzdrowienia i uwolnienia. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj można wyjść z każdego problemu życiowego przez moc Świętego Ducha.
Chodźcie, wystawcie nas na próbę. To jest za darmo. Podchodźcie, ewangeliści, do ludzi. Uzdrawiajcie ich. Jeżeli ja jestem chorym psychopatą, to ja życzę każdemu takiej choroby. Zapraszam wszystkich do mnie chorego psychopaty, a przeze mnie uzyskacie uzdrowienie. Hapa, koro, loro, la, pata, sasa. Bo głupstwo Boże jest większe niż mądrość tego świata. Podchodźcie, ewangeliści, uzdrawiać chorych. Uzdrawiajcie ich. Rzeko, toro, lokoto, soko, la, price. Wzywamy Twoje imię, Święty Duchu. Przeklinamy każdą moc demoniczną nad ludźmi. Każdą moc. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Siła. Siła. Podchodźcie, ludzie. Nie ma takiej choroby i niemocy, która nie mogłaby być uzdrowiona. Jezus. Jezus. Siła! Siła! Za to składam Jezus! Dzisiaj wszystko to, co ma. Nie bójcie się tego! Wśród gwary ulic tu pod rozpalonym niebem. Siła! Przyjmuj jeszcze więcej! Więcej! Chodźcie do nas! Każdy chory i zniewolony do nas! Aleluja! Jezusie Panie, że Cię znam. Zaraz mi życia i uwielbiam Ciebie za to. Pokaż, gdzie Cię boli. Wszystko to, co mam. Wśród gwar, nie musisz. Ulic tu, w samotnym szarym tłumie. Ojcze, ja w imieniu Jezusa gromię chorobę kręgosłupa. Wszelki ból odchodzisz teraz. Nie czujesz bólu? Zeknij się tak. Nie boli? Aleluja. Powiedz, że Cię nie boli kręgosłup. Zostałam uzdrowiona. Przez Jezusa. Amen. Aleluja. Kto jeszcze potrzebuje? Kobieta natychmiast została uzdrowiona z choroby kręgosłupa. Przyjdź. To nie są czary i to nie jest bajka. To moc Świętego Ducha. Diabeł to frajer. Przyjmij to, co Bóg dla Ciebie wywalczył na krzyżu Golgoty. To nie nasza moc. To moc Świętego Ducha. Módlcie się o Niego. Ewangeliści, chodźcie tutaj. Szybciutko. Módl się o Niego. Aleluja. Akura, lara, la, praj. Każdy człowiek, który potrzebuje uzdrowienia. Chodźcie tutaj, ewangeliści, do pracy. Do pracy. Aleluja. Ty jesteś Bogiem mego serca, moim tatą. Nie jest za późno. Jezusie, Panie, rany Chrystusa ciągle krwawią. Przychodźcie tutaj bliżej. Każdy, kto potrzebuje uzdrowienia. Wystawcie na próbę Kościół Boga. Akura lacha faka tete. Bo Ty jesteś Królem wielkim i potężnym. Rolia szakine lepe lae na masaki dej. Bo Twoja chwała jest ponad niebem i ziemią. I uwielbiam. Kto potrzebuje jeszcze uzdrowienia? Ewangeliści, podchodźcie, módlcie się. Módlcie się. Ten, który umarł za mnie i za Ciebie na krzyżu Golgoty. Jezus Chrystus.
Syn żywego Boga. On wczoraj, dziś i jutro jest ten sam. On się nie zmienił. On się nie zmienił. On się nie zmienił. Tam znaleźć Ciebie umiem. To Jego rany i sińce uzdrawiają dzisiaj ludzi. To moce ciemności uciekają przed Jego imieniem. Bo nie ma innego imienia pod niebem, na ziemi, w podziemiu, jak tylko Jezus. To jedyna droga do Ojca. To jedyne drzwi do nieba. To dzięki Niemu ludzkość dostała łaskę. Bóg świat ze sobą pojednał przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I dzisiaj każdy może tego doświadczyć. Ty jesteś Bogiem mego serca. Wolność jest w zasięgu Twojej wiary. Olej religię. Jezus nie był religijny. W niedzielę palmową była potężna impreza w synagodze. Było tam wszystko oprócz Jezusa. On był na ulicy z ludźmi. On jest dzisiaj na ulicy tutaj.